Teraz w trakcie zdjęć, ponieważ mieszkam w Krakowie, to jestem trochę takim słomianym wdowcem. Nawet w ogóle singlem, bo zostawiam rodzinę w Krakowie, więc tak naprawdę teraz trochę bardziej tęsknię za tym czasem rodzinnym niż czasem singielstwa. A co jest dobrego w singielstwie? No myślę, że to jest to, że człowiek będąc sam może dużo więcej ryzykować i dużo więcej może sobie pozwolić na większą niepewność i większe ryzyko. No jeżeli wchodzimy w związki, tworzymy rodzinę, no to stajemy się odpowiedzialni za nie tylko za siebie, a będąc singlami jesteśmy odpowiedzialni tylko i wyłącznie za siebie i nasze decyzje, konsekwencje naszych decyzji tylko my ponosimy.